5% planu. Wykonany został deficyt budżetu w wysokości 895 443,89 zł. Przy planowanym deficycie 1 185 250 zł. Wykonaliśmy nadwyżkę operacyjną budżetu w wysokości 1 679 234 zł 30 groszy. W roku budżetowym spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 565 tysięcy zł. Zaciągnięto nowe zobowiązania finansowe w wysokości 1 427 904 zł. Był to kredyt długoterminowy w wysokości 1 200 000 zł. I pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 227 904 zł. Na koniec roku 2019 zadłużenie gminy wyniosło kwotę 5 939 549 zł. Co stanowiło 21% dochodów wykonanych. Na koniec roku 2019 gmina nie wykonała żadnych zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania zostały w terminie uregulowane. To takie najważniejsze pozycje z wykonania budżetu. Drugą pozycją składową na zatwierdzenie sprawozdania jest sprawozdanie finansowe gminy Bilowice. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, z wykonania budżetu, bilansu jednostki budżetowej i zakładu budżetowego, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie łączne sporządzane przez gminę stanowi sumę sprawozdań jednostkowych Urzędu Gminy, wszystkich jednostek budżetowych i Samorządowego Zakładu Budżetowego. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 zostało przedstawione Radzie Gminy w terminie do 31 marca, czyli termin ustawowy został dochowany. Sprawozdanie zostało również przesłane do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej. I ja może w tym miejscu przedstawię już opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. To też będzie część składowa do następnego punktu sesji do udzielenia absolutorium. Czyli jest to uchwała drugiego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 20 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Bilowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. Drugi skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta gminy Bilowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt gminy Bilowice przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok, działając na podstawie artykułu 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie zostało przedstawione z zachowaniem ustawowego terminu. Drugi skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonego sprawozdania i stwierdził, co następuje. Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Bilowice nr 4/21/18 z 28 grudnia 2018 roku. W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok nie występują rozbieżności w stosunku do danych zawartych w sprawozdaniach złożonych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok jest kompletne
gdyż zawiera informacje wymienione w artykule 269 ustawy o finansach publicznych, to jest w szczególności wykonane dochody i wydatki w szczegółowości określonej jako w uchwale budżetowej, które wyniosły dochody 28 175 672 zł 19 groszy, to jest 97,8% planu. Wydatki 29 071 116 zł 8 groszy, to jest 97% planu. Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie 895 443 zł 89 groszy. Przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 1 185 250 zł. Został spełniony wymóg wynikający z artykułu 242 ustęp 2 i ustęp 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące. Powiększono nadwyżkę budżetową za ubiegłych i wolnych środków z zastrzeżeniem, że wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące, powiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 3 tej ustawy. W przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym, za rok 2019 została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie 1 679 234 zł. Zawarto zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, to jest środków unijnych i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego. Przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Zgodnie z artykułem 6r. ustęp 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który nakłada na gminę obowiązek wyjmowania w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu informacji o dochodzie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informacji o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ustępie 2 do 2c, objaśnień do powyższych, przedstawiono je w przedłożonym sprawozdaniu. W przedłożonym sprawozdaniu zostały zawarte również inne dane liczbowe i informacje, które obrazują wykonanie budżetu w 2019 roku pod względem finansowym i rzeczowym. Ze sprawozdania RBZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynika, że stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych na koniec 2019 roku wynosił 5 939 549 zł, co stanowiło 21,1% wykonanych dochodów. Na koniec 2019 roku została zachowana relacja wynikająca z regulacji zawartej w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, co stanowi warunek konieczny do uchwalenia budżetu. Skład sygnalizuje, że relacja zawarta w artykule 243 ustawy ulega nieznacznemu pogorszeniu o 0,03 punkta procentowego po uwzględnieniu wyników wykonania budżetu w 2019 roku. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, drugi skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach orzekł, jak w paragrafie pierwszym uchwały. Więc opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu przedstawia się jak przedstawiono. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Gospodarki i Budżetu. Panie Andrzeju, może do tego mikrofonu podnieść, to nie będzie. Tutaj Komisja Budżetowa na posiedzeniu dzisiejszym rozpatrzyła właśnie ten projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Piwonice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy w 2019 rok. Komisja pozytywnie oceniła
oceniła sprawozdanie, jak pani tutaj skarbnik przeczytała. Izba Rachunkowa również pozytywnie, więc tutaj nasz wkład jest taki sam, czyli pozytywnie. No i proponuję przyjąć sprawozdanie finansowe w Wielkopolsce z wykonania budżetu gminy na rok 2019. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę. Nie ma. Jeszcze nie ma teraz. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gidowice za 2019 rok. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wójtowi gminy Gidowice. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie uchwały. Tak. Udzielenie absolutorium dla wójta gminy Gidowice za wykonanie budżetu za 2019 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe odczytane było przed chwilą, omówione. Odczytana została również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez wójta gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu. Następnym elementem badanym w celu udzielenia wójtowi absolutorium jest informacja o stanie mienia komunalnego. Informacja o stanie mienia komunalnego została państwu przedłożona w ustawowym terminie do 31 marca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy. Informacja o stanie mienia została opracowana zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Artykuł 267 ustęp 1 punkt 3 ustawy stanowi, że informacja o stanie mienia komunalnego musi zawierać dane dotyczące praw własności i innych praw majątkowych, dane o zmianach w stanie mienia oraz dane o uzyskiwanych dochodach z gminy. Przedstawiona informacja zawiera wszystkie te elementy. Była również ona omawiana podczas posiedzenia komisji rewizyjnej. Tu bym może prosiła pana przewodniczącego komisji rewizyjnej o przedstawienie wniosku komisji. Wniosek z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gidowice w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Gidowice z tytułu wykonania budżetu gminy Gidowice za 2019 rok. Komisja Rewizyjna w składzie przewodniczący Jerzy Harendziński, członkowie Andrzej Gąsiorek, Włodzimierz Gąsiorek, Sylwester Pasko, Andrzej Ryszka, Marek Męczak. Działając na podstawie artykułu 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869, artykuł 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz paragraf 45 uchwały numer 7 przez 2719 Rady Gminy Gidowice z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie statutu Gminy Gidowice po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2019 rok, sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Gidowice za 2019
2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu informacji o stanie mienia gminy Gilowice po jednomyślnym jawnym głosowaniu 6 głosów za pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy Gilowice za rok 2019 i wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie wójtowi gminy Gilowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Uzasadnienie. Wójt gminy Gilowice przedstawił Radzie Gminy Gilowice sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok i informacji w stanie mienia gminy Gilowice w dniu 30 marca 2020 roku. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok z dnia 1 czerwca 2020 roku. Na posiedzeniu z dnia 8 czerwca 2020 roku Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gilowice dokonała analiz przedłożonych przez wójta gminy Gilowice sprawozdania finansowego za 2019 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w tym sprawozdaniu informacje o stanie mienia gminy Gilowice. Punkt drugi. Plan dowodu budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi 28 800 988 złotych i 77 groszy. Dochody podekonano w kwocie 28 172 złote 19 groszy, co stanowi 97,83% planu, w tym dochody bieżące wykonane w kwocie 27 832 610,89 groszy. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 343 061,30 groszy. Plan wydatku budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi 29 986 238 zł. Wydatki zrealizowane w kwocie 29 071 116 zł, co stanowi 96,95%. Planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 26 153 376 zł 59 groszy. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 2 917 739,49 groszy. 4. Wydatki budżetowe dokonywane były w granicach kwoty określonej w budżecie w sposób celowy i gospodarny. 5. Wykonanie budżetu gminy zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 895 443 zł i 89 groszy. Przy planowanym deficycie w wysokości 1 185 250 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano nadwyżkę dochodów budżetowych nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1 679 234,30 zł. Spełniony został wymóg wynikający z artykułu 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W okresie sprawozdawczym spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 565 tysięcy. Z tego pierwsze raty kredytów w wysokości 515 tysięcy, kwota 425 tysięcy z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytu przypadających do spłaty na lata 2020-2023. Umowy kredytowe zawierają w swej treści zapisy umożliwiające gminie przedterminową spłatę całości lub części kredytu bez poruszenia przez gminę dodatkowych opłat czy też prowizji. 2. Raty pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 50 tysięcy złotych. 8.
wypłacone odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 122 682 zł i 53 groszy. 9. W roku budżetowym zaciągnięto zobowiązania w wysokości 1 427 904 zł. Z tego jeden kredyt długoterminowy w wysokości 1 200 000, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu 250 tysięcy i na finansowanie planowanego deficytu budżetu 950 tysięcy. 2. Pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 227 tysięcy 904 zł na dofinansowanie zadań na budowę sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Wilowicach. 10. W budżecie gminy planowano wydatki na wypłaty poręczenia przez gminę pożyczki zaciągniętej przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez związki międzygminne do spraw ekologii w Żywcu na realizację wspólnego przedsięwzięcia oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie. Uchwały budżetu rzetowej wynosi 469 223 zł. W trakcie roku budżetowego plan został zmniejszony do kwoty 98 629 zł. Nie dokonano żadnej opłaty z tego tytułu. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań z tytułu udzielania poręczenia wynoszą 2 046 165 zł 10 groszy. 11. Zadłużenie gminy na koniec roku z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyniosło kwotę 5 939 549 zł. Termin spłaty w latach 2020-2030. 12. Gmina na 31 grudnia nie posiada wymagalnych zobowiązań. 13. Plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej przekazanych gminie ustawami w wysokości 8 406 211 45 groszy wykonane został po stronie dotacji i po stronie wydatków w wysokości 8 258 305 zł i 31 groszy, co stanowi 98,24% wypłaty. 14. Na koniec okresu sprawozdawczego spełniona została relacja określona w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, z których wynika, że planowanie spłaty długu w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu roku budżetowego oraz w każdym roku następnym po roku budżetowym nie mogą być większe niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalonych przez poszczególnych lat. 15. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zostało opracowane rzetelnie i spełnia wymogi określone w artykule 269 ustawy o finansach publicznych. 16. Drugi skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą nr 4200/2/65/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta gminie Gliwice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. 17. Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu wykonania budżetu przez Gliwice, bilansu jednostki budżetowej i samorządowej, nakładu budżetowego, rachunku zysku i strat jednostki, zestawienie zmian z funduszu jednostki, 5. Informacji dodatkowej. Spełnia wymogi określone w przepisach prawa i zostały sporządzone w odpowiednim terminie. Dane przedstawione w sprawozdaniu finansowym nie budzą zastrzeżeń. 18. Informacja o stanie mienia gminy Gliwice została opracowana w sposób rzetelny, czytelny i spełnia wymogi określone w artykule 267. 1 punkt
3 ustawy z finansach publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Komisji Rewizyjnej wnioskuje, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Gminy Gliwice o oddzielenie wójtowi Gminy Gliwice absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2019. Podpisy 6 osobowej Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie uchwały pani starosty. Przed odczytaniem projektu uchwały przedstawię jeszcze, odczytam uchwałę w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej. Jest to uchwała drugiego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 9 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gliwice. Drugi skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy wydaje się pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gliwice w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Gliwice za 2019 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Drugi skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gliwice z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Gliwice za 2019 rok, który wpłynął do izby w tym samym dniu, stwierdza, co następuje. Przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gliwice o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Gliwice z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wynika, że przed wystąpieniem do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Komisja Rewizyjna dokonała czynności określonych w artykule 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, to jest rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z opinią drugiego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu oraz informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym swoim działaniem Komisja Rewizyjna wypełniła dyspozycję wskazanego wyżej przepisu ustawy o finansach publicznych. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gliwice jednogłośnie 6 głosów za, przy 6-osobowym składzie komisji powołanej uchwałą Rady Gminy Gliwice nr 1 łamane przez 3 przez 18 z 22 listopada 2018 roku przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za 2019 rok i skierowała wniosek w sprawie absolutorium do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w terminie zgodnym z artykułem 270 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe, wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok zaopiniowany jak w sentencji uchwały. I przedstawię projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Projekt uchwały Rady Gminy Gliwice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok wójtowi Gminy Gliwice. Rada Gminy Gliwice uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gliwice za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym Gminy Gliwice za 2019 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez wójta gminy Gliwice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok, informacją o stanie mienia gminy Gliwice, wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gliwice w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gliwice udziela wójtowi gminy Gliwice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Gliwice za 2019 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gliwice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania od Rady? Nie ma. Przechodzimy do głosowania.
nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wójtowi gminy Gilowice. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Podjęcie uchwały Rada przyjęła jednogłośnie. Gratuluję Panie Wójcie. Gratuluję Panu Starostwu. Gratuluję wszystkim, którzy do tego się przyczynili, że idziemy do przodu. I tak to nasze finanse wyglądają, jak przedstawiła Pani Starostwo. Dziękuję jeszcze raz. Ja również dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Dziękuję Wam radnym za bardzo duży wkład w pracę naszego urzędu. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować moim urzędnikom, a przede wszystkim Pani Skarbnik, bo to ona trzyma pieniądze. Ona tu jest naszym ministrem finansów i to ona tak dobrze dysponuje tymi naszymi środkami. Także to jest jej zasługa. Zadłużenie na poziomie 21% to naprawdę jest, myślę, że niewiele, bo są gminy, które mają dużo, dużo więcej. Także bardzo serdecznie dziękuję. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panie Wójcie, Pani Skarbnik, serdeczne gratulacje w imieniu nas przez Bieglady, bo widzę, że głosowanie było jednomyślne i serdecznie dziękujemy Panie Skarbnik i Panu Wójtowi i życzymy, żeby dofinansowanie było jeszcze większe jak do tej pory, żeby Pani Skarbnik nie musiała setek godzin spędzać na rozliczaniu rygoru budżetowego. Dziękuję bardzo. Chciałbym zabrać głos. Nie, to przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Gilowice. Bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie uchwały. Załącznik numer 2, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku numer 2 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gilowice. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wieloletniej prognozie finansowej dostosowano zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów do aktualnego stanu budżetu. Został zwiększony deficyt o kwotę 22 504 zł, który został sfinansowany wolnymi środkami. W wykazie przedsięwzięć zwiększono nakłady finansowe i limit wydatków na zadanie rewitalizacja obszaru na terenie gminy o kwotę 6210 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Gospodarki i Budżetu. Komisja Gospodarki i Budżetu ma posiedzenie w dniu dzisiejszym.
miał wieloletni prognozy finansowy gminy Klonice i proponuję przyjąć uchwałę. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma, przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Gliwice. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gliwice w 2020 roku. Proszę o przedstawienie uchwały pani skarbnik. Projekt uchwały Rady Gminy Gliwice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Gliwice w 2020 roku. Rada Gminy Gliwice uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje zmian budżetu gminy, zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku nr 1 do uchwały, zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku nr 2 do uchwały. Paragraf drugi. Budżet po zmianach wynosi dochody w wysokości 35 180 240 zł 63 grosze, wydatki w wysokości 36 912 744 zł 63 grosze, deficyt budżetu gminy w wysokości 1 732 504 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 010 000 zł, z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 601 000 zł, z wolnych środków w wysokości 120 215 złotych 77 groszy, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków gminy finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1288 złotych 23 groszy. Paragraf trzeci. Zmiany w załączniku 3 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gliwice na rok 2020. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2020 rok, jak w załączniku nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Zmiany w załączniku nr 11. Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2020. Wprowadza się zadania. Zakład 448, kwota 40 000 zł. Zwiększa się plan wydatków dla zadania. Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie gminy Gliwice. Dział 900 do dział 995 o kwotę 6210 zł. Dokonuje się zmiany nazwy zadania. Zadanie zagospodarowanie centrum wsi poprzez utworzenie zielonej strefy wraz z remontem pomnika oraz dojścia do obiektu domu ludowego w miejscowości Rychwał otrzymuje nową nazwę. Zagospodarowanie centrum wsi poprzez utworzenie zielonej strefy wraz z ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w miejscowości Rychwał. Po zmianach załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie w załączniku nr 4 do uchwały. Paragraf 5. Zmiany w załączniku nr 12. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku, jak w załączniku nr 5 do uchwały. Paragraf 6. Zmiany w załączniku nr 13. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku. Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gliwicach o kwotę 10 000 zł. Po zmianach załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 6 do uchwały. Paragraf 7. Zmiany w załączniku nr 14. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na rok 2020. Jak w załączniku nr 7 do uchwały. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gliwice. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Gospodarki i Budżetu. Komisja Polityki Gospodarczej i Budżetu gminy Gliwice po zapoznaniu się z zmianami budżetu gminy
Mielnicy w 2020 roku na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie oceniła zmianę i proponuje przyjąć uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy Mielnicy w 2020 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mielnicy w 2020 roku. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały sejmiku. Uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Część położona w województwie śląskim. Wszyscy materiały otrzymali. Zapoznali się. Pani Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ekologii przedstawi zaopiniowanie. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, część położona w województwie śląskim, został przeanalizowany na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Ekologii. Przedstawicieli Parku Krajobrazowego były na spotkaniu, przedstawił też projekt uchwały sejmiku województwa śląskiego i komisja zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Część położona w województwie śląskim. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę oraz zbycie nieruchomości w miejscowości Gilowice stanowiących własność gminy Gilowice. Bardzo proszę o przedstawienie może stanowiska tej uchwały. Pani sekretarz może przeczyta. Projekt uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie wyrażenia zgody na zamianę oraz zbycie nieruchomości w miejscowości Gilowice stanowiących własność gminy Gilowice. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości położonej w Gilowicach oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9161/2 o powierzchni 0,0107 hektara stanowiącej własność gminy Gilowice, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu, 5 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę numer BB100/00153251/9 na nieruchomość położoną w Gilowicach, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 9162/2 o powierzchni 0,0244 hektara, stanowiącą własność osób fizycznych, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu, 5 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BB100/00542/4. Paragraf drugi. Zamiana nieruchomości dokonywana jest z zastosowaniem dopłat wynikających z różnicy wartości zamiennych nieruchomości. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Gilowicach stanowiących własność gminy oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków numerem 9161/1 o powierzchni 0,0072 hektara, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą numer BB100/00153251/9 na rzecz osoby fizycznej właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 9163 i 9166, dla których Sąd Rejonowy w Żywcu, 5 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
BB1Z łamane przez 00069082 łamane przez 7. Ustęp 2. Zbycie nieruchomości opisanych w paragrafie 3 następuje w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, to jest działki nr 9163 i 9166 kilopsa. Paragraf 4. Ustęp 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Gilowicach stanowiącej własność gminy Gilowice oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 9161 łamane przez 3 o powierzchni 0,0003 hektara, dla której sąd rejonowy przed 5 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1Z łamane przez 0015351 łamane przez 9 na rzecz osoby fizycznej właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działkę numer działki nr 9159 łamane przez 1, dla której sąd rejonowy w Żywcu 5 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1Z łamane przez 001552 łamane przez 9. Ustęp 2. Zbycie nieruchomości opisanym w paragrafie 4 następuje w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, to jest działki nr 9159 łamane przez 1 Kilowice. Paragraf 5. Wykonanie projektu wyraża się budowy gminy Gilowice. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie powiecia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Polityki i Gospodarki i Budżetu. Komisja Polityki Gospodarczej i Budżetu na posiedzeniu w dniu dzisiejszym po zapoznaniu się z tematem, z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę oraz zbycie nieruchomości w miejscowości Gilowice stanowiącej własność gminy Gilowice pozytywnie oceniła projekt uchwały i proponuje przyjąć jako uchwałę. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Nie ma, przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę oraz zbycie nieruchomości w miejscowości Gilowice stanowiących własność gminy Gilowice. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w ramach projektu zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie gminy Gilowice. Wszyscy otrzymali materiały. Opinię przedstawił pani przewodnicząca Komisji Sportu i Kultury. Przeanalizowała projekt regulamin korzystania ze ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej. Na zniesione zostały poprawki, został przeanalizowany 24 czerwca, dlatego też komisja proponuje przyjąć uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w ramach projektu zagospodarowania brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie gminy Gilowice. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w ramach projektu zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie gminy Gilowice. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Bardzo proszę przedstawić o opinię Komisji Skargi i Wniosków. Pani Justynę Szybkę, proszę. W dniu dzisiejszym na Komisji Skargi, Wniosków i Petycji została rozpatrzona, projekt uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Odnosiło się to do skargi na uchwałę Rady Gminy w Pilowice dnia 30 marca 2019 roku w sprawie określenia tego sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego w Pilowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Komisja przeanalizowała całą tę skargę i proponuje przegłosować projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Mhm. 14 głosów za, uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Punkt 19, podjęcie, punkt 20, podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Bardzo proszę o opinię Komisji Polityki Społecznej i Ekologii. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania został przeanalizowany i zaopiniowany przez Komisję pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za oświetlenie. Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 21. Uchwała Rady Gminy Pilowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1/3/18 Rady Gminy Pilowice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Pilowice oraz ustalenia ich składów osobowych. Rada Gminy Pilowice uchwala, co następuje. Przyjmuje się rezygnację radnego Krzysztofa Kupka z członkostwa Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pilowice. Uzupełnia się skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pilowice poprzez wybór nowego członka komisji. I teraz bardzo proszę o podanie kandydatów na członka tej komisji. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ze względu na nowe przepisy, jeśli dotyczą Komisji Skarg i Wniosków, złożyłem rezygnację, bo koliduje to jako ze stanowiskiem Wiceprzewodniczącego Rady. Ani Przewodniczący, ani Wiceprzewodniczący nie może uczestniczyć w tych komisjach. I dlatego, że jestem z Ekwadu, proponuję na to stanowisko
pana Jurka Harędzińskiego, który będzie po prostu jako drugą osobą zuchwałby, bo jest ustawa od początku samorządu, że dwóch członków zuchwałby jest czterech zwinowic. I to jest przyjęte i nie chciałbym tego budzić, żeby to było jakieś nieporozumień czy czegoś. Bardzo proszę pana przewodniczącego zapytać, czy pan Jurek się zgadza, Harędzińskim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan Jurek Harędzińskim wyraża zgodę? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inni kandydaci? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy pan Stanisław Kastelik się zgadza? No, zgadzam się. Dziękuję. Czy mamy jakieś inne propozycje? Innych kandydatów? Nie widzę. Proponuję przegłosować. Kto jest za kandydatem pana Jerzego Harędzińskiego do Komisji Skarg, Petycji i Wniosków? Kto jest za? Sześć, siedem, osiem. Kto jest przeciw? Cztery głosy przeciw. Kto jest, kto się wstrzymał? Dwa wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Czyli pan Jurek Harędzyński otrzymał 8 głosów za, 4 głosy przeciw, 1, 2 wstrzymujące. A teraz zrobimy następny głos. Nie. Pan Jerzy Harędzyński został członkiem komisji skargi wniosku. Bardzo proszę, radny Kastelik. Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący, ja nie miałem patrzeć, bo ja jestem na komisję skargi wniosku, ale jeżeli pani przewodnicząca zaproponowała mi, by się okazało, że pan wiceprzewodniczący nie może być, to wyraziłem zgodę. Ale żeby było jasne, czytelne, że ja nie chciałem na siłę dążyć do tej komisji. Dziękuję bardzo. No na pewno była ta teraz podjęta trudna sytuacja, bo pan radny Kastelik nie jest w żadnej komisji. Byłoby dobrze, żeby w jakiejś był. Sam zrezygnował na samym początku, że nie będzie uczestniczył w komisjach. No teraz prośba radnych z Rychwałdu, że to jest członek był z Rychwałdu i zawsze była taka zachowana równowaga. No nie jest to wpisane prawo, ale tak zawsze podchodziliśmy do tego. Staszko dobrze wie, że no tak było kiedyś. No, niech, no różnie mogłoby być. Rada decydowała, nie było żadnych nacisków. Także przyjmujemy kandydaturę pana Jerzego Harędzińskiego. Dziękuję bardzo. Teraz uchwała. Punkt 22. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. Panie przewodniczący, głosujemy nad uchwałą. Aha. Przepraszam bardzo, by się rozpędziłem. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą Rady Gminy Gilowice dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uzupełnienia w skład Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Gilowice poprzez wybór nowego członka komisji w osobie Jerzego Harędzińskiego. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Staśmy za głosować. Uchwała została przegłosowana większością głosów. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu 22. Odpowiedzi na interpelacje zgłaszane na poprzednich sesjach. Interpelacji nie było. Punkt 23. Wolne wnioski i zapytania. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Jakieś wnioski, zapytania.
jeszcze jeden. Aha, to ja i pójdę zapytać zaraz, dobrze?